Gdzieś w latach 91-92 na autostradzie koło Romeksu miał kolizję. Prowadziłem wtedy pomoc drogową, scholowałem go tu na plac. No i Niemiec miał odebrać i przyjeżdżał 18 lat czy ileś. Nie odebrał w końcu i tak samochód tu stał, aż kolega z Opola, zakochany w takich pięknych, wspaniałych samochodach, no po prostu zakochał się, nawet się nie targował. Pierwszy raz tę ciężarówkę widziałem w 2000 roku bodajże, jak jechałem nad morze. I tak mi zapadła w sercu, że stwierdziłem, że któregoś dnia będę ją miał. Robiłem parę podchodów tutaj do pana właściciela, ale jakoś nie było nam po drodze. No i parę dni temu odezwał się mój kolega do mnie, który stwierdził, że jak ja go nie wezmę, to on go weźmie się i będzie mordował. I przyjechaliśmy po niego i po chyba 30 latach opuści to miejsce, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się nam go wyremontować. Plany na początek są zwieźć go do Opola oczywiście, zweryfikować wstępnie, jak to wygląda. Plany są ambitne, będziemy go restaurować. Mam nadzieję, że w przeciągu 2-3 lat już będzie śmigał po polskich drogach i jeszcze niejednemu pokaże, że nie stoi pod koninem jednak. Nie? Bardzo, bardzo zawzięty jegomość. Ja wierzę, że damy radę z Bożą pomocą. Dzięki Bartek, damy radę. Także to będzie jeździło w lipcu tego roku. Tego roku to może, kurwa. Następnego, następnego. Jak Morawiecki trochę.